Czesi chcą ograniczyć import żywności z zewnątrz. Oznaczać to może problemy dla polskich rolników. Regulacje, jakie mogą wejść w życie, może jeszcze zablokować Komisja Europejska. Czesi chcą, aby od przyszłego roku na półkach w sklepach ponad połowa produktów pochodziła od wytwórców krajowych. W tym celu planują ograniczyć import produktów z zewnątrz. Nowe regulacje mają być rozłożone na wiele lat, tak by po 6 latach dojść do granicy 73% krajowych produktów w czeskich sklepach. Czesi są dużym odbiorcą polskiej żywności. Około 6,5 miliarda złotych rocznie, to jest jeden z ważniejszych odbiorców, więc my jakby mamy interes w tym, żeby eksportować. A Czesi mają interes w tym, żeby eksport ograniczać. Czesi wykorzystywali już kłopoty polskich rolników, by psuć markę naszej żywności. Krytykowali nas za jakość. Teraz, jeśli będą forsowali nowe prawo, mogą uderzyć zwłaszcza w polskich producentów drobiu, mówi Jacek Podgórski z Instytutu Gospodarki Rolnej. Na pewno można powetować sobie stratę rynku czeskiego poprzez zwiększenie importu do Niemiec. Niemcy cały czas łakną polskich produktów, one świetnie przyjmują się na tamtejszym rynku. Polska żywność wciąż przyciąga nowych odbiorców. Po raz kolejny możemy pobić rekord eksportu artykułów rolno-spożywczych. Mimo pandemii będzie to znowu ponad 30 miliardów euro. Trudno dziwić się kierunkowi, jaki obrali Czesi, bo rolnictwo w Unii Europejskiej musi zmierzyć się po pierwsze z Europejskim Zielonym Ładem i po drugie rynek zostanie zalany przez mięso z krajów Ameryki Południowej, zauważa przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa przy prezydencie RP Jan Krzysztof Ardanowski. I kiedy próbowałem zgłaszać takie postulaty, żeby również w polskich sklepach, w tych wielkich sieciach handlowych była w największej ilości polska żywność, no to były duże opory ze strony Komisji Europejskiej. Także w przypadku czeskich regulacji Komisja Europejska może reagować. Nowe prawo może naruszyć unijne przepisy o swobodzie przepływu usług i wolnym rynku. Jeśli jednak Czechom uda się utrzymać takie regulacje, podobnych przepisów powinna domagać się też Polska. Ta hegemonia zagranicznych sieci na polskim rynku uniemożliwia nam stawianie na polskie produkty w takim wymiarze, w jakim chcielibyśmy, aby było to realizowane. Przed Czechami podobne regulacje chciały wprowadzić Rumunia i Bułgaria, bez powodzenia, mówi Jan Krzysztof Ardanowski. Dodaje jednak, że więcej państw, które chcą chronić swoje rolnictwo, to większa presja, jaka będzie nakładana na Komisję Europejską. Kraje naszej części Europy liczą na Polskę. Oni upatrują w Polsce wręcz takiego lidera naszej strefy, tej części Europy, bo mówią wprost, wy jesteście więksi, większym krajem, większą produkcję, więcej ludzi. Wam łatwiej jest wywalczyć pewne rzeczy w Brukseli. Pandemia pokazała, jak cenna jest ochrona swojego rolnictwa i swoich producentów żywności. W Polsce na półkach nie zabrakło jedzenia, choć przerwane zostały łańcuchy dostaw. Tą informacją kończymy. Wszystkim Państwu dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem.